Krzysztof Pawłowski, jestem profesorem w Centrum Fizyki Teoretycznej od niedawna. Ja koordynuję wydarzenia organizowane przez CFT, czyli Centrum Fizyki Teoretycznej, w ramach Festiwalu Nauki. Dzisiaj mamy warsztaty, które są obok D i serię trzech wykładów. Pierwszy wykład wygłoszę ja, natomiast kolejny o chaosie będzie opowiedziany przez profesora Iwo białyńskiego Birule, a ostatni. Przez dyrektora Centrum Fizyki Teoretycznej Lecha Mankiewicza. I ten ostatni nie będzie dotyczył fizyki, będzie o szkole. Cieszę się, że Państwo są tutaj i aż tyle osób przyszło posłuchać o, o rzeczach kwantowych, które prawdopodobnie są trudne. Ja postaram się o tym opowiedzieć najprościej, jak się da, przechodząc do meritum, o czym, na czym polegały te pomyłki. No więc, czy mnie słychać bez mikrofonu? Że ja bez mikrofonu będę mówił, jeśli obsługa techniczna pozwoli. Dobrze mnie słychać? W przodu tak, ale tam nagrywanie jest słabe. A teraz? Niestety muszę mówić, muszę mówić z mikrofonem. A to dlatego, że my chcemy również nagrywać ten wykład. Czy Państwo będą mnie widoczni, bo nagranie obejmuje tylko mnie, pulpit i ten ekran. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to później ten wykład będzie dostępny w sieci na YouTube. Więc przejdźmy do wykładu. Plan jest następujący. Na wstępie chcę opowiedzieć o pewnym prostym szkolnym zadaniu. Takim zadaniu, że każdy musiał to zadanie w szkole wykonywać. I to zadanie okaże się bardzo ważne dla dalszej części wykładu, w którym muszę króciutko opowiedzieć o pewnych własnościach mechaniki kwantowej. Bez wchodzenia w szczegóły, no a później będą te dwie pomyłki. Szczegółowo opowiem o pomyłce przepraszam, o pomyłce Bozego. To była bardzo ważna pomyłka i zakończona na szczęście happy endem, a później o pomyłce Einsteina. Einstein miał wiele pomyłek, dlatego że on dużo rzeczy wymyślał i często tych rzeczy nie dopracowywał. Nie, nie były podane w takich precyzyjnej i szczegółowej formie. Eee, czasami. Pisał prace, o których sam mówił później, że są błędne, a one okazały się prawidłowe. Także pomyłek Einsteina jest mnóstwo, a ja opowiem o takiej raczej mało znanej. No więc przejdźmy do wstępu: nierozróżnialność i prawdopodobieństwo. I to króciutkie, proste zadanie, które Państwu obiecałem, jest następujące. Mamy dwie kości sześciościenne. Może uprzedzę, że ten wykład jest trochę podobny. Do wykładu, który wygłosiłem podczas szkoły matematyki poglądowej. Więc, jeżeli ktoś był na szkole matematyki poglądowej, to zobaczy pewne wspólne elementy. No dobrze, zadanie jest takie. Mamy dwie kości sześciościenne, rzucamy nimi i zastanawiamy się, na ile sposobów suma oczek na tych kościach może wynosić cztery. To jest takie zadanie, nie wiem, podstawówka liceum, ciężko mi teraz powiedzieć. Ale uczniowie najczęściej dają dwie różne odpowiedzi. Bo jedni mówią tak. Rozumowanie numer jeden jest takie, że są trzy możliwości, bo na pierwszej kości może być jeden, na drugiej trzy, suma jest cztery. No albo odwrotnie, na pierwszej trzy, na drugiej jeden, suma jest cztery. Albo na obu kościach wyrzucimy dwójkę, no i też suma jest cztery. I to są trzy możliwości. Ale zawsze są tacy, którzy odpowiedzą, że są dwie możliwości. No bo na jednej kości wypadło jeden, na drugiej trzy, albo na obu wypadło dwóch, dwa. Jeżeli kości nie ponumerujemy, nie powiemy, która jest pierwsza, która jest druga, to dostaniemy dwie możliwości. Jak sprawdzić, która z tych odpowiedzi jest prawidłowa? No, najlepiej podążać jednym i drugim rozumowaniem tak, aby wyprowadzić, jak jest prawdopodobieństwo wyrzucenia sumy oczek 4. W obu tych możliwościach, obu tych rozumowaniach, no a później wykonać serię eksperymentów, to znaczy wziąć te kości, rzucać wielokrotnie, zobaczyć, ile razy wypadło 4, ile było rzutów. Podzielimy jedno przez drugie, to dostaniemy prawdopodobieństwo takie doświadczalne. Więc, jeżeli podążymy rozumowaniem pierwszym, które zakładało, że sumę oczek 4 można uzyskać na trzy możliwości, to ile jest wszystkich możliwości w ramach tego rozumowania? Na pierwszej kości mamy 6 opcji: albo wypadnie 1, albo 2, albo 3, albo 4, albo 5, albo 6. I na każdy wynik na pierwszej kości mamy tyle samo możliwości na drugiej. Więc suma wszystkich możliwości to jest 6 razy 6, 36. Więc prawdopodobieństwo w ramach pierwszego rozumowania jest tego, że wyrzucimy w sumie 4 oczka. To jest liczba ustawień dających 4, to są trzy ustawienia, podzielone przez wszystkie konfiguracje, czyli 36, no i wychodzi 1, 12. A w tym drugim rozumowaniu byłoby inaczej. Bo w tym drugim rozumowaniu, jeżeli założymy, że nie dbamy o to, na której kości co wypadło, nie będziemy ich rozróżniać w żaden sposób. Wtedy wszystkich konfiguracji jest 21. No to się bierze stąd, że jeżeli na jednej kości wypadło 1, na drugiej może wypaść 1, 2, 3, 4, 5, aż do 6. To, so, to jest 6 możliwości. Jeżeli na jednej z kości wypadło 2, to już nie będę ponownie zliczał konfiguracji 2,1, bo ona była uwzględniona w y, tym rzędzie wyżej. Tylko będę liczył od dwóch, że na drugiej kości wypadło 2, 3, aż do 6. To daje 5 możliwości i tak dalej. Jeżeli na pierwszej wypadło 6, na drugiej też 6. W sumie jest 21 możliwości, a prawdopodobieństwo czyli liczba ustawień dających cztery w ramach tego rozumowania, które zakłada nierozróżnialność obiektów, podzielone przez wszystkie konfiguracje w ramach tego rozumowania, to jest 2 przez 21, to jest troszeczkę więcej niż 1 dwunasta. Później należy wziąć ekspery wykonać eksperyment i każdy może to zrobić, czyli rzucać tymi kośćmi i sprawdzić jak często wypada cztery i się przekonamy, no, że to pierwsze rozumowanie jest prawidłowe. No ale ktoś mógłby się zastanawiać właściwie, czemu to pierwsze rozumowanie jest prawidłowe. Dlaczego my musimy, jakoś tak się dzieje w przyrodzie też, że te kości są rozróżnialne. No bo gdybym wziął kości, które są identyczne, niczym się nie różnią, to nie mógłbym przecież powiedzieć, która jest pierwsza, która jest druga. Przy każdym rzucie miałbym po prostu dwa identyczne obiekty i nie powinienem ich w żaden sposób rozróżniać. Tymczasem, jak bardzo producenci by się nie starali, jak bardzo identycznych kości by nie produkowali, to zawsze, jeżeli te kości weźmiemy i będziemy wykonywali eksperyment, i nawet jeżeli one wyglądają identycznie, to zawsze dostaniemy rozróżnialność, to znaczy zawsze prawdopodobieństwo wyrzucenia czterech oczek wyjdzie 1,12. No to był dość poważny problem, również filozoficzny. Dlaczego, co to jest rozróżnialność, kiedy obiekty muszą być rozróżnialne, kiedy nierozróżnialne. Tym się zajmował m.in. Leibniz, on chyba miał największy wkład. No i Leibniz powiedział, że wszystkie obiekty są rozróżnialne. No żeby były dwa obiekty, to jeden musi być powiedzmy z lewej, a drugi musi być z prawej. Żeby były nierozróżnialne, to musiałyby być identyczne i w tym samym punkcie, ale wtedy będą tym samym obiektem. Ja nie jestem filozofem, więc jeżeli jest jakiś filozof na sali i i powiedziałem coś nieściśle, to proszę o, o sprostowanie. E, natomiast wiem, że po Leibnicu nikt na poważnie nie rozważał obiektów nierozróżnialnych. I po tym przydługim, może wstępie, teraz będę szedł w kierunku mechaniki kwantowej, ale później wrócimy do tego zadania. I to zadanie dotyczące Nierozróżnialności i liczby możliwości okazuje się bardzo ważne w kontekście tego, co tutaj prezentuje rysunek. Czyli mamy pudło, w środku są jakieś kulki, mają jakieś prędkości. Ten rysunek ma reprezentować gaz umieszczony w pojemniku i pewne własności gazu są ściśle związane z tego typu zadaniem. No więc przejdźmy do, do krótkiego kursu mechaniki kwantowej. Żeby przejść do mechaniki kwantowej, trzeba oczywiście zacząć od mechaniki klasycznej. W mechanice klasycznej stan układu jest określony przez to, gdzie te cząstki są. Jeżeli mam układ N-cząstek, to gdzie te cząstki są i w jakich kierunkach się poruszają. Że jednoznaczne określenie układu to jest podanie położeń i prędkości. No I używając równej mechaniki klasycznej, jesteśmy w stanie obliczyć, co się później wydarzy. Gdzie cząstki będą, gdzie ta cząstka będzie w późniejszej chwili czasu. Bardzo ważnym pojęciem jest energia. Jeżeli zaniedbamy zderzenia między cząstką a ściankami naczynia, to energia takiej jednej swobodnej cząstki jest dana tym wzorem. Tu jest jedna, druga masa cząstki razy prędkość do kwadratu. To jest po prostu energia kinetyczna. Teraz w mechanice klasycznej ta prędkość może być dowolna. Jakbyśmy mieli gaz, to prędkość cząstki może przyjąć dowolną wartość. Może być to metr na sekundę, pierwiastek z dwóch metra na sekundę, milion metrów na sekundę. Tak jak mamy jakiś gaz w skończonej temperaturze, takiej nie wiem, pokojowej, to pewne prędkości bardzo rzadko się zdarzają, ale de facto wszystkie są możliwe, co oznacza, że ta energia może przyjąć dowolną wartość. Jeżeli mamy n cząstek, to żeby scharakteryzować taki układ, musimy podać położenia wszystkich cząstek. Każde ma trzy współrzędne współrzędną x, -ową, y, -ową, z, -ową. i tutaj numeruję cząstki. Musimy podać wszystkie prędkości cząstek, a energia takiego układu to jest energia pierwszej cząstki, plus energia drugiej cząstki, plus energia trzecia, trzeciej cząstki i tak dalej, aż dodamy energię ostatniej cząstki. Tak jest w mechanice klasycznej. No ale pewne, mechanika klasyczna przeżyła pewien kryzys, i to, co ją wydaje mi się ostatecznie załamało, to były obserwacje wykonane nad obiektami w skończonych temperaturach. Przede wszystkim okazało się, że jeżeli mamy obiekt w jakiejś skończonej temperaturze, to on zawsze emituje promieniowanie. I tu jest przykład człowieka. On również jest kilka efektów, ale między innymi, ponieważ my mamy jakąś skończoną temperaturę, około 36,6 stopnia, to my również promieniujemy. Głównie w podczerwieni, dlatego jesteśmy dobrze widoczni na przykład w noktowizorach. To promieniowanie jest dość duże, to jest kilkaset watów. Tyle energii, z taką mocą promieniuje człowiek, tylko przez to, że ma skończoną temperaturę że i, i, i składa się z atomów, z cząstek elementarnych. To teraz wszyscy wiemy, ale temat oczywiście jest bardzo ważny. No, na przykład, jeżeli obserwujemy słońce, słońce promieniuje energię. To nawiązując yy, do tego tematu, można pytać dalej, gdzie ta energia jakby ląduje. W jakich częstościach, w jakich długościach fali tej energii jest najwięcej? Powiedziałem, że człowiek głównie promieniuje w podczerwieni. Słońce, jak wiemy, no, wygląda z grubsza jako białe, ale tak naprawdę składa się z różnych kolorów i można zapytać, ile energii jest niesionych przez różne barwy. Zamiast barwy fizycy raczej mówią o częstotliwości światła. To jeżeli mam sygnał ze słońca, ja jakoś rozdzielę na pryzmacie go na składowe kolory, to mogę zapytać, jakie będzie natężenie każdego z tych kolorów. I tu jest wykres, który to pokazuje. Są tak naprawdę dwa. To jest to promieniowanie w takich dziwnych jednostkach przez długość fali światła. Możemy myśleć o tym jako. No, długość fali jest związana z częstością. No jest jakiś wykres. I fizycy chcieliby umieć ten wykres wyprowadzić. Mając jakieś podstawowe własności Słońca, albo jakiś prosty model Słońca chcielibyśmy umieć wyliczać tego typu zależność. Ale okazało się pod koniec XIX wieku, że jest to bardzo trudne. To znaczy ludzie nie potrafili wyprowadzić takich zależności. Nie wiedzieli, że jeżeli mają obieg w skończonej temperaturze, to ile energii wypadnie na, na jakąś długość fali, na, na, jaką, na jakiś kolor. I wykonywali mnóstwo szczegółowych eksperymentów. Tutaj bardzo ważny był wkład Kirchhoffa, gdzie różne obiekty podgrzewali, kontrolowali ich temperaturę, a później mierzyli, ile energii te ciała wypromieniowują i w jakich częstościach, otrzymywali tego typu wykresy, ale nie istniała teoria, która by pozwalała to przewidzieć. Czyli mieliśmy wynik doświadczalny, który był niewytłumaczalny w ramach mechaniki klasycznej. Tak było pod koniec XIX wieku. Jedną z osób, które badały tego typu własności, był Max Planck. Tu jest Max Planck. To jest zdjęcie Plancka, zrobione około 1900 roku, wtedy kiedy miał około 40 lat, i właśnie wtedy on dokonał pewnego odkrycia. Znaczy, najpierw starał się znaleźć, Formułę matematyczną, zgadnąć po prostu formułę matematyczną, która zgadzałaby się ze wszystkimi wynikami doświadczalnymi. Czy miał wyniki doświadczalne, nie konstruował żadnej teorii, tylko patrzył, jaka funkcja się za tymi, z tymi wynikami kryje. A jak znalazł już właściwą funkcję, to starał się wyprowadzić ją na gruncie jakiejś teorii. Wynik, jaki uzyskał, był dość zaskakujący, bo. Doszedł do wniosku, że żeby mieć zgodność doświadczenia z teorią, to należy, no, startował z gruntu mechaniki klasycznej, ale później założył, że energia przychodzi od Słońca w paczkach. To znaczy w pewnych jednostkach powiedzmy nie możemy mieć energii 1 dziesiątej, ale możemy mieć 2 dziesiąte, 4 dziesiąte, 6 że pewne energie są niedozwolone. To tutaj już zbiegamy do, do mechaniki kwantowej. Ja będę mówił tylko o czymś takim, co się nazywa poziomy energetyczne. Poziomy energetyczne to są te energie, które są dozwolone w układzie, zakładając, że on jest w jakimś stanie równowagi albo w tak zwanym stanie własnym. Dość powszechne słowo używane przez fizyków to słowo skwantować. A wczoraj zastanowiłem się, czy to słowo w ogóle istnieje w języku polskim. No, okazało się, że istnieje. Skwantować to się wczoraj dowiedziałem, należy, przy, to, to, to znaczy przetworzyć sygnał analogowy na sygnał cyfrowy, ale to nie jest, to zawiera trochę znaczenia, które bym, które bym chciał i, i które ludzie mają, fizycy mają na myśli, używając tego słowa, ale nie do końca. Bo mówiąc o czymś, że jest skwantowane, to my mamy raczej na myśli, fizycy mają na myśli, że wielkość jest kwantowana wtedy, kiedy może przyjąć tylko pewne wartości. Na przykład, jakaś długość może być skwantowana, to oznacza, że, e, nie wiem, jakiegoś obiektu, nie wiem, stołu z fabryki, to znaczy, że długość tych stołów może przyjąć tylko pewne wartości określone na maszynie. To wtedy powiem, że jest to skwantowane w takim w miarę potocznym rozumieniu. To jest taki klasyczny przykład, zaczerpnięty z książki, którą bardzo polecam, Arkadiusza Piekary, Wstęp do Fizyki Laserów, w której on starał się wytłumaczyć, czym są poziomy energetyczne. Więc wyobraźmy sobie, że mamy stół, który ma blat kwadratowy. Jeżeli ten stół tak rzucimy, on spadnie na ziemię, to jeżeli się nie połamie, ma trzy możliwe konfiguracje. Są trzy stany stabilne stołu z kwadratowym blatem, które gdzieś tam rzucono po prostu. I z każdym z tych położeń można by związać energię. Stół ma gdzieś środek ciężkości. Jeżeli po prostu powiemy, na jakiej wysokości jest ten środek ciężkości stołu, to każde to ustawienie, w każdym z tych ustawień, środek ciężkości jest na innej wysokości to będą nasze poziomy. Jeżeli to pomnożymy jeszcze. Przez masę stołu i przez stałą grawitację, grawitacyjną, to będzie po prostu energia. Więc zamiast myśleć o stole, możemy myśleć o poziomach energetycznych. Gdyby stół miał blat prostokątny, to jest na rysunku B, to tych ustawień byłoby więcej. Mógłby spaść na blat, na jedną z dwóch różnych krawędzi, albo na nogi. Wtedy miałby cztery poziomy energetyczne. To teraz postawmy się w takiej sytuacji, że ktoś nam, ktoś rzucał stół na ziemię i notował wysokości środka ciężkości, a później dał nam tylko te wysokości i powiedział nam, że to był stół i kazał nam zgadnąć, czy to był stół o blacie prostokątnym, czy o blacie kwadratowym. To mając tylko te poziomy energetyczne, zobaczymy, że są albo trzy kreski, albo cztery kreski i stąd już będziemy wiedzieli, czy blat tego stołu był kwadratowy, czy prostokątny. Te możliwe energie to są poziomy energetyczne. W mechanice kwantowej mamy atom na przykład. Możemy mierzyć różne, różne poziomy energetyczne, które wynikają z tego na przykład jak daleko elektron znajduje się od środka atomu, jak szybko ten elektron wiruje, jak szybko jądro atomu wiruje. Jest mnóstwo efektów i y, stabilnych takich konfiguracji, które można przepisać energię, poziomy energetyczne, i to, czym fizycy najczęściej dysponują, to mają te poziomy energetyczne, bo je mogą zmierzyć, no ale samego atomu to raczej nikt nie obserwuje, bo jest po prostu zbyt mały. Więc to, co robi fizyk atomowy, to mierzy takie kreski, różne poziomy energetyczne, jakieś takie typowe wartości, które są jakoś zakodowane w tym układzie i na tej podstawie stara się zrozumieć, z czym miał do czynienia. To jest taki przykład, on jest niezbyt wyraźny, ale każda kreska to oznacza jakiś poziom energetyczny w jakimś atomie. Taka krótka informacja, że te poziomy energetyczne możemy bardzo dokładnie mierzyć. Wszystkie poziomy są jakoś ponazywane, ale na przykład tutaj na różne sposoby jest zapisana różnica energetyczna między tymi dwoma poziomami tymi tutaj. I jak Państwo widzą, ona została zmierzona, już nie wnikając to z liczby, ale z dokładnością do do dziewięciu cyrów znaczących. Znaczy, 9 jesteśmy pewni i mamy mały błąd na dwie ostatnie. Także fizycy, mając atom, są w stanie zmierzyć jego poziom energetyczny. To jest jakiś już przykład zmierzonych poziomów. Mierzą to bardzo, bardzo dokładnie. No, a później, już nie wiem, taki fizyk atomowy, jakby dostał taki wykres, to by od razu powiedział, jaki to jest atom. Ja tutaj. Przybliżyłem ten wykres na te dolne poziomy. I mam pytanie do Państwa, czy ktoś może wie na sali, co to jest za atom? Ja tylko naprowadzę, że tutaj była podana niepewność. Bo nawet jeżeli mierzymy super dokładnie, no to zawsze mamy pewną niepewność pomiarową. Niczego nie da się zmierzyć idealnie. Ale w tych dolnych poziomach nie ma żadnej niepewności. To jest te poziomy są znane bez żadnego błędu. Nie. Ale dziękuję za próbę. Nie. A czy Państwo wierzą, wiedzą, może. Jak mierzymy czas? Ktoś słyszał? To jest atom CezU. A to jest atom Cezu dlatego, że te wartości nie były mierzone. Nikt ich nie mierzył. My powiedzieliśmy, ile one wynoszą. I te wartości w atomie cezu, są podstawą jednostki czasu. One są nawet w ustawach polskich, bo my musimy mierzyć czas. Więc jest jakiś taki jest jakiś taki punkt o miarach i wagach, w którym jest jakiś ustęp, gdzie jest napisane nawet w polskich ustawach, ile ta wartość wynosi. To jest dość egzotyczna sprawa, że czytając prawo, możemy znaleźć informacje o strukturze nadsubtelnej atomu Cezu. I tam ta wartość jest podana, ale oczywiście ważniejsze jest to, że międzynarodowe biuro miar i wak tą wartość podaje. Ona została tak dobrana, żeby później pomiary czasu oparte na, na tej liczbie zgadzały się z tym, z tą wartością sekundy, powiedzmy, którą, która dotychczas funkcjonowała. Tak, żeby godzina trwała 3600 sekund, a, a doba odpowiednio więcej. Więc to był atom cezu. Słucham. Ja trochę się nie zgodzę. To znaczy, rzeczywiście, jak wykonujemy pomiary sekundy, to mamy wielką grupę tych atomów CEZU, nie, nawet nie, 10 tysięcy w takim eksperymencie, w którym ja uczestniczyłem w swoją drogę. E, znaczy, jako takie wsparcie teoretyczne, ja nie potrafię nic zmierzyć, ale w tym zespole oni rzeczywiście mierzyli sekundę i, i, i mieli 10 tysięcy tych atomów, a są teraz eksperymenty na pojedynczych atomach. I to nie są tylko eksperymenty takie, żeby pokazać, że jesteśmy w stanie wychwycić gdzieś w pułapce jeden atom i coś w nim zmierzyć, to są rzeczywiście zegary atomowe, w których łapie się jeden atom i mierzy się, używając tego jednego atomu, buduje się zegar atomowy. Tylko nie jest to atom Cezu. Łapie się raczej atomy i terbu, i strontu, bo się okazuje teraz, że te inne atomy pozwalają na lepszą dokładność. Także być może za jakiś czas definicja sekundy będzie zmieniana i będzie oparta już nie na atomie Cezu, ale na jakimś atomie strontu pewnie. No dobrze, to teraz krótkie podsumowanie tej pierwszej części. Mamy mechanikę klasyczną, mamy mechanikę kwantową. I na potrzeby tego wykładu podstawowa różnica między tymi dwiema teoriami jest taka dla mnie, że w mechanice klasycznej energia może przyjąć dowolną wartość, a w mechanice kwantowej okazuje się, że tylko pewne wartości. Na przykład, jeżeli mam cząstkę zamkniętą w pojemniku, to jej energia jest również równa w mechanice kwantowej, jedna, druga, razy masa, razy prędkość do kwadratu, ale okazuje się, że ta prędkość może przyjąć tylko pewne dozwolone wartości. I okazuje się, że energia takiej jednej cząstki jest równa jakaś stała, która zależy od stałej Plancka, od masy, od, od wielkości tego pudła, razy jakaś liczba naturalna do kwadratu plus inna liczba naturalna do kwadratu plus trzecia liczba. Naturalna do kwadratu. Wszystkie możliwe energie, co by się z tą cząstką nie działo w tym pudle, to jej energia będzie dana takim wzorem. Będą takie liczby I, J i K, dla których y, ta zmierzona energia y, no, będzie właśnie, no, dla których uzyskamy tą zmierzoną energię. Jak mamy wiele cząstek, to musimy dodać energię pierwszej cząstki do energii drugiej cząstki, do energii ostatniej cząstki. Ale zawsze uzyskamy taki wynik, że tylko pewne wartości energii są dozwolone. Tak samo jak w tym przypadku w atomie, tak samo jak w tym przypadku takim klasycznym ze stołem, tak samo w przypadku atomów, które są zamknięte w pudle, tylko niektóre prędkości, tylko niektóre energie są dozwolone. I te dozwolone energie nazywamy poziomami energetycznymi. Tak jak poprzednio. Eee, no troszeczkę muszę chyba. Przyspieszyć. I teraz przejdziemy do wyprowadzenia prawa planka przez Bozego. To jest Boze Satyendra nad Boze, hinduski fizyk. On no, był takim człowiekiem renesansu, to znaczy umiał, był fizykiem, ale jednocześnie literatem, znał się na malarstwie, popularyzatorem nauki. I on postanowił wyprowadzić prawo planka, ale inaczej niż to robił Planck. I wyszło mu, że prawo planka jest niezgodne z jego wyprowadzeniem i nawet dawał na ten temat wykład, bo zaliczył to w ten sposób, że wiedział, że są poziomy energetyczne i żeby wyprowadzić Planka, prawo planka, to musiał rozwiązać takie zadanie: jeżeli energia wynosi E, to na ile sposobów tą energię mogę uzyskać dla N atomów? Ja tutaj podam przykład, żeby to było jaśniejsze. Weźmy takie zadanie. W układzie są dwa atomy. Poziomy energetyczne są narysowane obok. Powiedzmy, że to są tylko trzy liczby, 0, 1, 4. Przypuśćmy, że wiemy, że energia układu wynosi 5 dżuli, a tutaj jest w dżulach, to, na, to ile konfiguracji odpowiada tej energii, jeżeli mam dwa atomy? I tak jak z tymi kośćmi są dwa rozumowania. Pierwsze rozumowanie jest takie, pierwszy atom jest na poziomie ma energię 1 dżul, drugi atom ma energię 4 dżule, w sumie wychodzi 5, albo pierwszy atom ma 4 dżule, Drugi atom ma 1 dżul, w sumie wychodzi 5. A drugie rozumowanie jest takie, a jeden atom jest na poziomie 1 dżul, drugi atom jest na poziomie 2 joule, te 4 joule, ale nie rozróżniam, który atom jest gdzie. No i co zrobił Boze? Ma być o pomyłkach, więc oczywiście zrobił tak. Powiedział, że nie będzie mówił, który atom jest gdzie, tylko że jeden atom jest na poziomie 1, a drugi atom jest na poziomie 4. No i co z tego wyszło? On w 1923 roku dawał wykład. Celem wykładu było pokazanie, że prawo Plancka nie daje się wyprowadzić na gruncie mechaniki kwantowej, używając tych poziomów energetycznych. Ale podczas tego wykładu, przynajmniej tak twierdzi jeden z jego studentów, ale on też mówił przypadkiem, założył, że cząstki są nierozróżnialne. To znaczy, tak jak na poprzednim slajdzie, on poszedł tym tokiem rozumowania. I wynik był zaskakujący, bo gdy zrobił ten błąd, wydawałoby się błąd, to uzyskał zgodność z prawem Planka. Odtworzył wynik Planka zupełnie na gruncie mechaniki kwantowej. I on sam nie wiedział, czy jego rozwiązanie jest dobre, czy jest złe, ale stwierdził, że warto się podzielić tym rozwiązaniem ze światem, że, a może cząstki są nierozróżnialne na takim mikroskopowym poziomie. I napisał artykuł naukowy. I oczywiście artykuł został odrzucony. No jakże by inaczej? Ktoś mówi, że nagle cząstki będą nierozróżnialne. Od Leibniz'a wiemy, że są rozróżnialne. Artykuł natychmiast został odrzucony. Co zrobił Boze? Boze pasjonował się pracami Einsteina, w szczególności ogólną teorią względności. Wtedy językiem nauki był język niemiecki. I Boze przetłumaczył ogólną teorię względności Einsteina na angielski, tak żeby w Indiach można ją było czytać. Ale jak już taki prezent sprawił Einsteinowi, to postanowił poprosić o nagrodę. I napisał list do Einsteina, pisząc, że ma jakiś ciekawy artykuł. On bardzo szanuje Einsteina, ale on przetłumaczył pracę Einsteina z niemieckiego na angielski, więc byłby wdzięczny, jakby teraz Einstein przetłumaczył jego pracę napisaną przy, po angielsku na niemiecki, a jeszcze byłoby wspaniale, jakby tą pracę rekomendował gdzieś. I co zrobił Einstein? Jak Państwo myślą? Na szczęście to było cztery strony tylko, więc przetłumaczył. Przetłumaczył, napisał rekomendacje, a na końcu tego artykułu napisał coś od siebie, tak, taki, taki dodatek, że on nie wie, czy to rozwiązanie jest prawdziwe, ale wydaje się mu ciekawe, i on zamierza tego rozwiązania, planka tego rozwiązania, bozego używać dalej. Do innych rzeczy, tej nierozróżnialności. Reakcje były wybuchowe. Na przykład taki fizyk. E, najpierw Einstein, pisząc do R Renfesta, napisał tak: Elegancki, eleganckie wyprowadzenie to Bozego, ale podstawa jest niejasna, Bóg wie, czy jest to prawda. To zaakceptowanie nierozróżnialności było bardzo trudne dla niego. A R Renfest, pisząc do innego e, fizyka, napisał: Einstein jest z nami, bo wszyscy próbowali przekonać Einsteina, że praca Bozego jest bez żadnego sensu w szczególności na przykład używali sformułowań Bozes disgusting work, czyli odrażająca praca Bozek. Einstein jest z nami no, do końca nie był, ponieważ jeszcze w tym roku napisał trzy artykuły, gdzie zrobił dokładnie to samo co Boze, tylko że Boze to wszystko robił dla fotonów, a Einstein to zrobił dla atomów. Różnica polegała tylko na tym, że były inne poziomy energetyczne, przy czym Einstein miał też olbrzymią wiedzę na temat bieżących problemów z, z mechaniki i z fizyki, więc mnóstwo różnych rzeczy porozwiązywał, rozwiązując pewne też paradoksy. Także to, co zrobił Einstein, napisał trzy artykuły, używając teorii, nie, znaczy zakładając nierozróżnialność atomów i stworzył podwaliny e, teorii gazu doskonałego, teorii cząstek, które nie oddziałują atomowych. I tam zaobserwował coś dziwnego, w 1924 roku. Zauważył, że jakoś tak liczył te, te różne konfiguracje, na ile sposobów można jakieś cząstki pomiędzy poziomy rozrzucić. To okazało się, że jest możliwe, że energia będzie gigantyczna, nawet w przeliczeniu na atom. Energia będzie bardzo duża, gdzieś na poziomie jakiegoś tam y, tysięcznego, tysięcznego poziomu energetycznego, podzielona nawet już na atom, czyli energia całkowita podzielona przez liczbę atomów, a mimo to. Wszystkie, prawie wszystkie atomy będą w zerowym poziomie energetycznym. Zerowy poziom energetyczny znaczy, że te cząstki się nie ruszają. Czyli możliwa jest sytuacja. Energia jest bardzo, bardzo duża, a prawie wszystkie cząstki są nieruchome. I to zjawisko nazwy, nazywamy teraz kondensacją bozega Einsteina. No, uwzględniając wkład obu tych fizyków, i Bozego i Einsteina. N0 to jest liczba nieruchomych atomów. Okazuje się, że jeżeli będziemy. Chłodzić układ i zmniejszać temperaturę, to nagle ta liczba nieruchomych atomów wzrośnie. Przynajmniej w teorii cząstek nierozróżnialnych. Dla cząstek rozróżnialnych wynik byłby inny, i w którymś momencie też prawie wszystkie atomy byłyby nieruchome, ale tylko przy bardzo, bardzo niskich temperaturach. Więc można zrobić doświadczenie i sprawdzić ten wynik. Po prostu wziąć gaz, chłodzić i zobaczyć, w której przy jakiej temperaturze nagle wszystkie cząstki, albo większość z nich, będzie nieruchoma. I taki eksperyment wykonano, ale dużo, dużo później, w 1995 roku. Bo eksperyment był bardzo, bardzo trudny i sama droga do niego przyczyniła się do wielu nagród Nobla. I tym takim ważnym punktem było chłodzenie laserowe. Głównym problemem było osiągnięcie tak niskich temperatur, żeby to zjawisko Bozego einsteina dało się obserwować. To wymagało schłodzenia atomów do temperatury rzędu 100 nanokelwinów, czyli miliard razy niższych niż ta temperatura wokół nas, tutaj, powietrza wokół nas. No ale w końcu się udało i odtworzono z grubsza, przynajmniej ten wynik Einsteina. Tu jest temperatura, liczba nieruchomych cząstek, chłodzimy gaz i, i, i ta liczba rośnie szybko. Były poprawki w związku z oddziaływaniami między atomami, innymi niedoskonałościami, też eksperymentalnymi. Z grubsza to się zgodziło. No ale później, nie później, właściwie po pracach Einsteina, ale dużo przed eksperymentami w latach 50., był Schrödinger, który z kolei powiedział, że jednak ta praca Einsteina jest bez sensu. Trochę chociaż. Dlatego, że Einstein w takiej granicy zerowej temperatury, Temperatura jest zero, no to nic się nie powinno ruszać. U Einsteina rzeczywiście tak wychodzi, że liczba nieruchomych cząstek rośnie do całkowitej liczby cząstek. Ale jeżeli użyjemy rozwiązania Einsteina i policzymy, jak ta liczba fluktuuje, to znaczy, jak wykonujemy eksperyment, to od eksperymentu do eksperymentu ta liczba nieruchomych cząstek będzie trochę różna. To rozwiązanie Einsteina ma taką patologię, że w jednym eksperymencie nagle się okaże, że temperatura jest zero, ale wszystkie cząstki się ruszają, a innym razem temperatura jest zero, ale, rusza się, ale liczba cząstek, które się ruszają, jest większa niż całkowita liczba cząstek. Taki miał problem Einstein, a to wynikało z tego, że on nie dbał o to, ile jest cząstek w układzie, tak naprawdę. Założył pewną średnią liczbę. I patrzył na ile sposobów można otrzymać jakąś całkowitą energię, dodając energię poszczególnych atomów. Nie mówiąc ile tych atomów jest, po prostu wszystkie możliwości wziął pod uwagę. A fizyczny problem, tak jak jest w eksperymencie, jest taki, że mamy pewną określoną liczbę atomów, 10 tysięcy, milion czasami. I patrzymy na ile sposobów ten milion atomów można, na ile sposobów tym atomu można przyporządkować energię, tak żeby całkowita energia się, powiedzmy, zgadzała. I to zostało poprawnie obliczone wiele lat później. Tu był wkład też polskich fizyków. Marek Katz, taki matematyk ze Szkoły Lwowskiej, też się zajmował tym zagadnieniem. Noblista Policer. Ale dodam też, że to jest temat badań w Warszawie i w Stoku. tego nie tylko ile jest atomów, ale też jak fluktuują. I okazuje się, że jeżeli będę patrzył na fluktuację liczby atomów ale już zakładając że liczba atomów jest jakaś skończona to jak będę zmniejszał temperaturę to najpierw te fluktuacje rosną ale później nagle spadają a wynik Einsteina był taki że te fluktuacje rosną do gigantycznej liczby i to też zostało zmierzone to zostało zmierzone ale dopiero w tym roku że to jest wynik doświadczalny Oba, oba te rysunki pokazują wyniki doświadczalne tej samej grupy, Jana Arlta, z Danii. Ja trochę się tym chwalę, bo to jest grupa, z którą współpracujemy. I ona dopiero w tym roku zmierzyła nie tylko, ile jest atomów nieruchomych w funkcji temperatury, uzyskując zgodność z, z teorią, tu jest bardzo dużo punktów, każdy punkt to jest jeden wynik doświadczalny, więc to co oni mają, to oni mogą mierzyć, tworzyć ten kondensat Bosego-Einsteina bardzo szybko, szybko wykonywać pomiary i te pomiary są bardzo dokładne i dzięki swojej technologii byli w stanie również zmierzyć jak ta liczba fluktuuje, no i te punkty tutaj z dużymi słupkami błędów to jest wynik doświadczalny, a fizycy chcą twierdzić, że to co wyszło, ten rozrzucony wynik doświadczalny się zgadza z tą czerwoną krzywą w miarę, ale jest to pierwszy wynik, w miarę zgodne z doświadczeniem, z teorią, pierwszy wynik dotyczący fluktuacji. Ja na początku mówiłem za wolno, później niestety za szybko, i w ten sposób dotarliśmy praktycznie do końca tego wykładu. To, co chciałbym powiedzieć w takim razie, to to, że na poziomie takim mikroskopowym jak pytam się o atomy. To okazuje się, że atomy są jednak nierozróżnialne. To znaczy w świecie kwantowym, to pierwsze zadanie dotyczące kostek do gry miałoby taką odpowiedź, że prawidłowa jest, e, prawidłowy jest drugi wariant rozwiązania z tylko dwoma możliwościami. Tylko, żeby to było prawidłowe, to kości muszą być naprawdę identyczne, składać się z dokładnie takiej samej liczby atomów, w dokładnie takich stanach wewnętrznych, to muszą być. Dwa makroskopowe obiekty, które naprawdę niczym się nie różnią. No to oczywiście technologicznie jest niemożliwe do wytworzenia. W związku z tym kości, jakie mamy, do gry, zawsze są jednak rozróżnialne, poza tym jest olbrzymi wpływ do świata tego otoczenia, bo nie można myśleć tylko o kościach. Należy jeszcze uwzględniać oddziaływanie między kośćmi a cząsteczkami powietrza. Więc w świecie klasycznym pierwszy wariant odpowiedzi jest prawidłowy, a w świecie kwantowym jeśli mamy izolowany układ, pojedyncze atomy, albo małe grupy atomów w tych samych stanach, to okazuje się, że drugi wariant jest tym prawidłowym rozumowaniem. I to właściwie wszystko. Dziękuję za uwagę.